decyzja o organizacji tej imprezy podjęliśmy już około 5 lat temu. Próbowaliśmy organizować mniejsze turnieje, zwiększać rangę, pokazywać się, wysyłać zawodników na inne ważne imprezy. No i w ubiegłym roku zarząd Dojma Polskiej Federacji Karate wyraził zgodę na organizację, doceniając nasze osiągnięcia, nasze starania, wyraził zgodę na organizację tej dużej imprezy. Ponad 20 miast zagościło nas w szkole. Czy jest to duże wyzwanie logistyczne przyjąć tak wielu z tak odległych miast? No tak, jest praktycznie 27 ośrodków z 25 miast, łącznie z naszym. No, wymagało to troszeczkę zachodów, pozyskiwania sponsorów. Chciałbym właśnie podziękować gminie miejskiej, że wsparła nas, że wsparły nas inne zakłady pracy. Tutaj będą wymienione na pewno w innych informacjach po turniejowych. Dużo pracy w sensie biegania, w przenośni, jeżdżenia, załatwiania takich drobnych rzeczy, takie zwykłe herby trzeba wydrukować, trzeba załatwić gdzieś flagi, generalnie to pochłania najwięcej czasu. To jest największy jakby zjadać czasu, jeśli chodzi o robienie takich imprez, ale dzięki właśnie finansowej pomocy było nam łatwiej to zorganizować, jakoś daliśmy sobie radę. Dzisiejsze mistrzostwa rozpoczęły się uroczyście, w tej chwili trwają eliminacje, w momencie gdy wprowadzamy ten wywiad, właśnie eliminacje się odbywają. Po eliminacjach, po sprowadzeniu, tu jeszcze zobaczymy, jak to będzie czasowo wynikało, albo sprowadzimy do finałowej czwórki, albo zostawimy tylko finały, jeśli czas pozwoli. I po obiadku, przerwie obiadowej zorganizujemy tą część finałową, uroczyste wręczenie medali, dekoracje i koniec imprezy. Bartoszcze, Nina, Zięci. Ja i 7 zawodników. To teraz skupmy się troszeczkę na tobie. Jesteś znany nie tylko dzisiaj przynajmniej z karate, ale również widzimy cię najczęściej w telewizji albo na koncertach, które też w szkole przecież były. Jak można połączyć świat muzyki i sportu, tego sportu? Wiesz, to tak naprawdę to karate kształtuje twój taki plan dnia codziennego i mój dzień, moje takie bycie jest ukształtowane właśnie pod kierunkiem karate. Mam wieczorem trening, więc wszystkie inne zajęcia trzeba dostosować do tego treningu. I tak naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu, to zapraszam do trenowania karate. Karate uczy planowania swojego całego dnia, czyli i posiłki, i regeneracja, i odpoczynek, i ćwiczenia, i inne rzeczy. Na to wszystko znajdziesz czas, jeżeli będziesz ćwiczył karate. A czy karate jest taką twoją trochę odskocznią od codziennego życia? To jest tak, że ja muzyką zajmowałem się trochę później niż karate. Od karate zacząłem, więc karate jest jakby moją taką podstawą, a muzyka to już jest jakby dodatkiem w tej chwili do tego. Stres jest wtedy, kiedy nie jesteś pewien swoich umiejętności. Jeżeli, moi uczniowie są pewni swoich umiejętności, więc myślę, że nie mają stresu żadnego. Po drugie, też nie występują po raz pierwszy, nie są na zawodach, więc myślę, że tremy nie mają. Powtarzam, jeżeli jesteś niepewny swoich umiejętności, masz tremę. Jeżeli jesteś pewny swoich umiejętności, że zrobisz wszystko na 100%, to nie ma tej tremy, ponieważ wychodzisz, prezentujesz swoje, dajesz się ocenić sędziom, godzisz się z werdyktem i schodzisz z maty. To jest po prostu ta taka pokora. Miasta, które są w jednej federacji, są kluby, z którymi się spotykamy i na seminariach, i na różnych spotkaniach, i na zawodach, więc tak naprawdę jakieś przyjaźnie są zawiązywane, no, traktujemy się jak koledzy, koleżanki, no wiadomo, że to jest konkurencja, więc jakaś tam zazdrość o to miejsce, które tam jest jakaś rywalizacja, ale to jest taka czysta, zdrowa rywalizacja, więc bardziej koleżeństwo i to co nas łączy, ten sport i... A Kolski Klub należy do tego grona? Tak, tak, tak. Kolski Klub, akurat w Kole chyba, z tego co kojarzę, to słucha pierwsze zawody, jeśli chodzi o kata, ale były i zawody w Turku, i w Koninie, Kumite, więc tutaj z tych rejonów też ludzie są mi znani.